Dzień dobry. Stoję na jarmarku dominikańskim. Czwartki, piątki, soboty. Zaraz się wszystko powie, gdzie. I dostaję prezenty przeróżne. Dziękuję od razu, kiedy je dostaję, ale czasami nie ma czasu długo pogadać. Co dostałem ostatnio? Dostałem na przykład krawat. I akurat tak się złożyło, że jeden z moich chrześniaków uczy się wiązać krawaty. Ta pani, kiedy dawała mi krawat, powiedziała: ja wiem, że pan nie nosi, ale ta zobaczyłam, tak się mi podobał strasznie, wiedziałam, że to dla pana będzie cudowne, więc mi kupiła z serca. Chrześniak się ucieszy bardzo. Dostałem też Macbetha. Ktoś wydał książkę w oczekiwaniu takim, że ludzie będą kupować i czytać, a przede wszystkim szkoły. Macbeth to była sztuka, którą czytałem pasjami i wystawiłem ją nawet w szkole średniej w teatrze, więc bardzo dziękuję. Zabiorę sobie do Ameryki tego Macbetha po polsku, bo po angielsku nie rozumiem, jak Szekspir pisze. Herbatkę dostałem z koło brzegu, tutaj jest. Owocowa herbatka, trochę za cudna dla mnie, ale dam cioci. Ja zbieram te prezenty, dziękuję bardzo. No nie wszystkie sam konsumuję, uczciwie wszystkich informuję. Dostałem też portrecik. No na pewno nie będę go konsumował. Powiem szczerze, że nie lubię własnych portretów, dlatego jest tak mało zdjęć mojej osoby w moich własnych książkach. Dostałem też przeróżne zaproszenia, tam z Ciechocinka przyjedź pan na występ, wójt gminy napisał, że przyjedź pan na występ. Ten pan z kolei mnie uratował przed napaścią, bo jechał akurat przez miasto, to jest jakaś firma, która wozi ludzi, głównie turystów. Kiedy ja byłem napastowany po zejściu ze stoiska przez młodzieńców, którzy wieczór kawalerski uprawiali, strasznie chcieli zdjęcie z panem Wojtkiem, ja mu jadą. Mamusi, już jadę, sobota, jest dzień, się kończy. I chcieli mnie ucapić, ale nie ucapili mnie, gdyż ten dżentelmen mnie porwał z ulicy. Powiedział: ja pana zabiorę, ja pana wywiozę, gdzie pan chce. Dostałem propozycję nieczytelną dla mnie, bo przynieśli kartkę i nie wiem, czy zapraszają na flaszkę, czy zapraszają do hotelu, żebym się osiedlił. Przyszedł też pan sztukmistrz. Bardzo lubię sztukmistrzów. Chciałem być prestidigitatorem, jak byłem mały, robić sztuczki magiczne. I tam kartami się bawiłem i innymi rzeczami. Potem wolałem być żonglerem, a jeszcze później postanowiłem zostać papieżem. Takie miałem trudne dzieciństwo, powiedzmy sobie, a propos papieżem. Z tego prezentu bardzo się cieszę. To jest mój bohater. I ładnie zrobione. I jak zajrzałem do środka, no różaniec jak zwykle. Różańców nigdy dosyć, można komuś rozdać. Tutaj ktoś wpadł na genialny pomysł, że różaniec Wyszyńskiego powinien być biało-czerwony, tak to z łapie będzie lepiej widać. Bardzo dziękuję za ten różaniec. Nie wiem, czy rozdam. Chociaż perełki to nie moja... Perełki takie za delikatne do palców moich. A z kościelnych rzeczy jeszcze to. Przyszli ludzie, którzy mówią: robimy materac gliny. Ja sobie myślę, z gliny to interesu nie zrobimy, bo ja uważam, że matera ceramiczne to jest nie to samo. No takie przynieśli. Nie mówię, że brzydkie, tylko matera powinna być z Palo Santo. I oni tacy też byli sceptyczni. No chyba nie zrobimy interesu, ale może. Więc dajemy panu w prezencie z serca. Może się przydać, bo mam takich ludzi, którzy nie chcą z drewna pić, bo mówią, że po mnie pić nie będą. To ich poczęstuję z tego. Ale kiedy już to matero odłożyłem na bok, to znalazłem coś takiego. Otóż na torebce jest następlowany cytat z Pisma Świętego. Jesteśmy Jego ulepieniem, o glinie to jest. To On ciebie i mnie wymyślił i potem ulepił oczywiście. Zatem jaką gliną będziesz, pyta Izajasz. Czy poddasz się pod Jego kształtowanie? Czy będzie na tobie widać linie papilarne Pana Boga? Bardzo fajne, że to tak zapakowali. No jeszcze dostawałem ordery i dyplomy, ale od ludności. Władza mi nie daje nigdy orderów i dyplomów. Coś takiego dostałem. Ale najlepszy prezent, najlepszy jaki dostałem, zaraz Państwu pokażę. Otóż dostałem komiks od Jagody. I Jagoda w komiksie tekst i rysunki się liczą. Jagoda szła przez las i spotkała kolegę. Tutaj widzimy Jagodę, widzimy i spotkała kolegę i widzimy las nawet. Teraz ciąg dalszy. Nadeszła burza. Jagoda przestraszyła się. Bardzo dobry rysunek. Widać burzę i przestraszoną Jagodę widać. Co było dalej? Jagoda zobaczyła stworka i uciekła. Powiedziała w domu, że gonił ją kask. Jagoda pisze:
seriale w moim stylu. Widzą Państwo? To jest kask rowerowy. Oni takie robią kaski z dziurami. Jak kask tak leży i ma tutaj takie o, to się można przestraszyć, będąc jagodą. Tu jest przestraszona jagoda, która spotkała w lesie kask. Gonił ją w dodatku ten kask. I pod spodem miał rower prawdopodobnie. Na zakończenie jagoda poszła na plażę i znalazła bursztynka. I to jest pewnie zapowiedź następnej opowieści. Tu widzą Państwo bursztynka. To jest bursztynek, którego spotkała. To jest jakiś jej kolega kolejny. Bardzo jagodzie dziękuję i wszystkim innym, którzy przynoszą prezenty. Na Jamarku Dominikańskim stoję czwartki, piątki i soboty. I w zasadzie zawsze przy długiej 43, no chyba, że po nagraniu tego filmu znów mnie przegonili. Ale to się wtedy Państwo dowiedzą ode mnie, że mnie przegonili i dokąd.